Rudzik w Polsce jest licznym ptakiem lęgowym rozpowszechnionym w całym kraju. Występuje w różnych biotopach leśnych i terenach zadrzewionych. Najchętniej zasiedla wilgotne, cieniste lasy o obfitym runie i podszycie. Spotyka się go także w starych ogrodach, zadrzewieniach śródpolnych i parkach z gęstymi zaroślami. Zobaczyć i usłyszeć rudzika można przez cały rok, gdyż część ptaków zimuje na terenach lęgowych. Zimą przylatują do naszego kraju także osobniki z populacji skandynawskich. Rudzik jest nieco mniejszy od wróbla. Ma zaokrągloną, krępą sylwetkę z cienkim ogonem i długimi nogami. Charakterystyczna u tego ptaka jest ruda pierś, gardło i boki głowy. Samiec i samica są z wyglądu identyczne. Nawet śpiew nie wyróżnia samców, bo zdarzają się samice śpiewające równie ładnie co samce. W czasie sezonu lęgowego można poznać płeć tego ptaka, trzymając go w ręku. Samiec ma wystającą kloakę, a samica nagą, dobrze ukrwioną skórę na brzuchu, tak zwaną plamę lęgową, która oddaje ciepło bezpośrednio na inkubowane jaja. Podczas śpiewu rudzik usadawia się na wyższej gałęzi drzewa, by dźwięki roznosiły się jak najdalej. Najłatwiej możemy go usłyszeć o świcie lub o zmierzchu, kiedy inne ptaki milkną, bo jego melancholijny śpiew nie jest zbyt głośny. Pieśń rudzika to długi, słodki świergot o zróżnicowanym tempie z perlistymi trelami i gwizdami. Ptak nie powtarza identycznie kolejnych zwrotek, lecz zawsze je lekko modyfikuje. W pieśni brzmią także zapożyczenia od innych ptaków śpiewających. Rudzika najłatwiej można zobaczyć śpiewającego wczesną wiosną, zanim gałęzie drzew pokryją się liśćmi. Samica zazwyczaj zakłada gniazdo na ziemi w dość głębokim dołku. Zbudowane jest w kształcie płytkiej czarki z butwiejących liści i mchu. Wnętrze jest skąpo wysłane korzonkami i włosiem. Bardzo trudno je odnaleźć, bo jest zwykle dobrze ukryte. Te gniazdo jest osłonięte suchymi liśćmi i patykami. Tutaj gniazdo zostało umieszczone pod leżącą na ziemi gałęzią. Na polanie pozbawionej bujnej roślinności zielnej samica rudzika uwiła gniazdo pod zerwaną gałęzią sosny. Ponad 70% gniazd rudzika ulokowana jest na ziemi.
Pozostałe znajdowane są na pniakach, w otwartych dziuplach, połamanych drzewach i wnękach ścian na wysokości do 6 metrów. Odkryliśmy gniazdo rudzika nad ziemią, wciśnięte między gałęzie leszczyny. Z końcem kwietnia samica rudzika składa w odstępach jednodniowych 6-7 jaj. Wysiadywanie, które trwa 13-14 dni, zaczyna się po złożeniu ostatniego jaja. Samica jest zdana w tym obowiązku wyłącznie na siebie. Samiec zajęty jest obroną swojego terytorium, karmi także samicę na gnieździe. Matka wyczuwa już ruchy pierwszego potomka wydobywającego się z jaja. Mokre piskle tkwi jeszcze w połówce skorupki jaja. Wkrótce pojawia się na świat kolejne rodzeństwo. Pisklęta są ślepe i prawie nagie. Pokryte są jedynie niewielkimi kępkami czarnego puchu. Samica wynosi puste skorupki jaj z gniazda. Część skorupek zjada, aby odzyskać zawartych w nich wapń. Będzie niezbędny do wytworzenia kolejnych jaj w drugim lęgu tego roku. Pisklęta łatwo mogą ulec wychłodzeniu i w pierwszych 7 dniach życia wymagają wygrzewania. Samica mości się na gnieździe, starannie okrywając swoim ciałem młode. Głodne pisklęta domagają się jedzenia. Samiec zainteresował się przychówkiem. Pokarm przekazał samicy, która podaje go młodym. Rodzice rozpoczynają znojną pracę. Zbierają, głównie z ziemi, różne owady oraz inne drobne bezkręgowce, takie jak dżdżownice, pająki, ślimaki. Regularnie dostarczają ten pokarm pisklętom i usuwają ich odchody. Jednocześnie dbają, by młode miały wystarczająco ciepło. Po 2 dniach pisklęta znacznie zwiększyły swoją masę ciała.
Kał młodych początkowo był zjadany przez rodzica, teraz jest wynoszony w dziobie poza gniazdo. Rudzik ma stosunkowo duże, ciemne oczy, dostosowane do półmroku panującego w gąszczach runa i podszytu lasu, w których poszukuje pokarmu. Od drugiej połowy czerwca większość par przystępuje w nowym gnieździe do drugiego lęgu. Pisklęta mają około 6-7 dni i zaczynają już widzieć. Wyrastające im pióra zamknięte są jeszcze w pochewkach wyglądających jak kolce. Minęły 2 dni. Młode stale są intensywnie karmione przez rodziców. Większość nowych piór piskląt jest już uwolniona z pochewek. Pisklęta z wierzchu stały się brązowe, obficie upstrzone jaśniejszymi, kremowymi plamkami. Nie mają jeszcze rudych piór charakterystycznych dla ptaków dorosłych. Od tej pory samica przestaje nocować w gnieździe razem z młodymi. Pisklęta opuszczają gniazdo po 12-15 dniach od wyklucia, będąc jeszcze nieporadnymi podlotami. Zdolność lotu uzyskują dopiero po następnych 3 tygodniach. Do tego czasu są pod stałą opieką rodziców, głównie samca. W sprzyjających warunkach para rudzików może wyprowadzić w ciągu roku do 3 lęgów. Samiec często karmi jeszcze pierwsze młode, podczas gdy samica wysiaduje już jaja z kolejnego lęgu. Straty wśród młodych są duże i ptaki muszą zrekompensować ubytki wysoką płodnością.